Slendriny i dajmy jej teraz tą lalkę z krwi. 5, patrzcie, że ja zapaliłem wszystkie świeczki. Nie wierzę, czekajcie, nie wierzę. O Boże! No, siemanku, szlubanko, z tej strony Tommy, and welcome back to Granny 2D. Kochani moi drodzy, do dzisiaj mówię Granny 2D, ponieważ jakoś tak Insanus no niby mi nie pasuje, ale moi drodzy, to jest Granny 2D. Podczas ostatniego odcinka udało nam się, moi drodzy, wydostać, albo raczej przejść part pierwszy, albo raczej właśnie wydostać się z tego domku, ale niestety sami zauważyliście, że Granny miała mega, ale to mega dużo właśnie pułapek poustawianych i ona chyba sama w sumie nie wie, jak się ma stąd wydostać. Moi drodzy, dzisiaj postaramy się znaleźć parę sekretów, ponieważ z tego co pamiętam, to jeszcze musimy coś zrobić z obrazem Slendriny. Z tego co mi się wydaje, to jeszcze coś musimy zrobić ze świeczką i no nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale wydaje mi się, że coś jeszcze w tym part 1 możemy sobie tutaj coś zdziałać. Bardzo mi się podoba wasz support, moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem, że strzeliliście tyle łapeczek w górę. Prosiłbym, żebyście strzelili tutaj jeszcze więcej oraz, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny 2D. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag trójwymiar. Juniorski, ty jesteś ślepy, ta gra jest dwuwymiarowa, a ty mówisz trójwymiar, idź do okulisty, lol. Dobrze, moi drodzy, pojawiliśmy się teraz w tym naszym domku. Z tego co pamiętam, to musimy sobie właśnie wziąć ten kubełek, bo musimy tam zdobyć chyba krew, później musimy wyjść na zewnątrz i tak dalej, straty pierdaty. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. Jaki to był kod? Tutaj było chyba nisko, wysoko, nisko, średnio i średnio. Dokładnie, udało nam się, moi drodzy, już tutaj uzyskać ten taki cośnik do tego stołu, który się właśnie znajduje na dworze. Dobrze, gdzie teraz sobie pójdziemy? Pójdźmy sobie teraz tutaj do tego lustra, ponieważ to lustro jest potrzebne po to, albo raczej szkiełko, żebyśmy sobie coś rozpruli właśnie z fotela. Tylko czy ten fotel jest chyba tutaj? Nie, jednak nie, bo tu jest łazienka, ale weźmy sobie od razu tutaj tą naszą mama, dokładnie, weźmy od razu tutaj też krew i tutaj jak naciśniemy 5 razy, to zdobędziemy sobie kluczyk. Okej, dobra. Moi drodzy, teraz tutaj musimy sobie umyć tam, chociaż poczekajcie. Oh no, ja chciałem zobaczyć, co się stanie, jeżeli damy Slendrinie lalkę z krwi. Czekajcie, zobaczymy to sobie jeszcze raz, moi drodzy, ponieważ wydaje mi się, że coś się tutaj może komicznego stać, a żeby, wiecie, jak dostać się do tej Slendriny, to w sumie chyba nie trzeba aż tak dużo, wiecie o co chodzi. Weźmy sobie może tą laleczkę tutaj i teraz muszę zdobyć przedmiot, który znajduje się właśnie w tym śmiesznym fotelu. Dobra, weźmy sobie teraz to szkiełko i przejdźmy sobie teraz do pokoju gościnnego, który znajduje się chyba tutaj. Nie, jednak nie tutaj, tu na dole chyba będzie kuchnia. Dokładnie, tu jest kuchnia. Moi drodzy, to jest tak wszystko pomieszane, że to jest po prostu masakra. Na zewnątrz sobie już możemy teraz też wyjść, ale w sumie nie potrzebujemy. Dobra, znowu jesteśmy tutaj. Jak się dostać do... Ja nie wiem, moi drodzy, ale to jest wszystko tak pomieszane, że to jest po prostu masakra, bo niby myślisz, że idziesz tędy teraz do góry, coś tam stratowaty, a jednak chyba trzeba przejść tutaj do góry. Dokładnie, i teraz mamy tutaj ten salon. Okej, dobra, weźmy sobie to teraz, bo to potrzebujemy po to, żebyśmy się dostali na dół i za chwileczkę zejdźmy sobie tutaj do Slendriny. Patrzcie, wchodzimy teraz tutaj do Slendriny i dajmy jej teraz tą lalkę z krwi. Chyba jej się to nie spodobało. Chyba jej się to nie spodobało i tak naprawdę to musimy tą laleczkę umyć, bo inaczej ona tak czy siak nas zje, więc w sumie wiemy, co teraz się, moi drodzy, tutaj stanie. Dobra, weźmy sobie teraz to tutaj, weźmy sobie to tutaj, rozwiążmy tą zagadkę. Okej, dobra, średnie, na spokojnie. Bierzemy teraz to, co nam jest tutaj potrzebne. Okej, dobra, przejdźmy sobie teraz tutaj do tego pomieszczenia, ponieważ tutaj musimy troszeczkę rzeczy sobie ogarnąć. Czekajcie, musimy wziąć to, musimy wziąć sobie zapałki, musimy to sobie tutaj wziąć ze sobą i musimy to przywiązać, albo raczej przykręcić właśnie tutaj u góry. Dobra, przykręcamy to tutaj u góry. Teraz to było prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Dokładnie, mamy teraz tutaj pierwszy obrazek. W sumie tych obrazków już tutaj nie potrzebujemy, bo te obrazki, moi drodzy, już tutaj wszystkie znamy. Ale no dobrze, idziemy sobie po prostu teraz tutaj dalej. Weźmy sobie tutaj od razu też to szkiełko, ponieważ one nie będzie właśnie potrzebne, żebyśmy się dostali w sumie też na dół. I no, nie wiem właśnie, co trzeba zrobić z tym obrazem Slendriny. Nie mam żadnego pojęcia, co z tym obrazkiem trzeba tutaj zrobić, ale to jest po prostu jakieś mega dziwne. I w ogóle nie wiem też, co tutaj trzeba zrobić z tym, z tą świeczką. Zobaczcie, że mamy tutaj świeczkę, która nie mam żadnego pojęcia, po co ona mi tutaj jest potrzebna. Mam nadzieję, że ona jest mi w ogóle potrzebna. No w sumie nie wiem po co. Ale dobrze, zostawmy to sobie tutaj, bo tego tutaj już nie będziemy potrzebowali. Wejdźmy sobie tutaj, przejdźmy do kuchni, złóżmy ten obrazek do końca, dokładnie. I teraz muszę iść chyba tutaj też do góry, po to, żebyśmy sobie tą parasolkę wzięli. I właśnie tutaj, jak weźmiemy sobie tą parasolkę i przejdziemy do tego naszego pokoju i
ustawimy, a raczej zrobimy sobie szczebelek właśnie z tej parasolki, wejdziemy na górę, to tutaj się ostatnio zabiliśmy, ponieważ wszedłem właśnie na to krzesło i się zabiliśmy, ale możliwe, że ja widzę, że my tutaj chyba potrzebujemy właśnie, zobaczcie, właśnie tą świeczkę tutaj ustawiłem, nie wiem też w sumie po co, ale wydaje mi się, że musimy sobie tutaj chyba wszystkie rzeczy rozwiązać, weźmy sobie to wszystko tutaj rozwiążmy, ponieważ tu jest na przykład ta laleczka, ją, tą laleczkę potrzebujemy, dokładnie, tutaj mamy później kluczyk, okej, dobra, i tutaj musimy tą laleczkę jeszcze umyć, dobra, umyjmy sobie tą laleczkę, jest umyta, i teraz zejdźmy sobie tutaj do Slendriny, ponieważ Slendrina tą laleczkę właśnie tutaj potrzebuje, bo my potrzebujemy w sumie też tego kościotrupa, wiecie o coś, nie? Dobra, dostała tą laleczkę, przejdźmy sobie teraz do tej zagadki, gdzie? Idzie sobie chłopek, dokładnie, znalazł domek, został uwięziony, zabity, albo raczej siekiera i śmierć. I dokładnie to jest to. Mamy teraz tutaj właśnie pierwsze oko, które już sobie tutaj u góry właśnie zostawimy. Wydaje mi się, że to będzie po to potrzebne, żebyśmy, wiecie, jak mogli tutaj, ja nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale pierw sobie w ogóle wolę tutaj, wiecie jak, najpierw wolę sobie tutaj wszystko rozwiązać, dopiero później spróbujemy gdzieś ten obraz przywiesić, ale ja w sumie nie mam żadnego pojęcia, gdzie ten obraz dokładnie przywiesić, nie? Dobra, mamy tutaj jeszcze klucz, który mi jest potrzebny, już w sumie nie pamiętam gdzie, ale to chyba jednak nie tutaj, ale to było właśnie w pokoju gościnnym, z tego co pamiętam. Zejdźmy sobie teraz tutaj na dół i teraz muszę iść chyba tutaj do góry, ponieważ tu jest taka skrzyneczka, dokładnie tutaj. Okej, dobra. I mamy właśnie uchwyt z lodówki. I w lodówce znajduje się nic innego właśnie jak ręka. Weźmy teraz to sobie tutaj. Okej, dobra. Tą rękę sobie tutaj ustawimy i teoretycznie już stąd możemy wyjść, tylko jeszcze potrzebujemy ten kluczyk, a czerwone oko drugie jest właśnie tutaj w tym sarkofagu śmiesznym, nie? Dobra, idziemy teraz tutaj. Mamy zapałki, mamy ten obraz. Nie wiem w ogóle po co mi ten obraz jest tutaj potrzebny, ale ja w sumie nie mam żadnego pojęcia, nie? Ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia. No ale no dobrze, wydaje mi się, że teraz musimy zejść chyba do ogrodu. Do ogrodu musimy zejść, dokładnie, ale ja się tutaj cały czas motam, nie? Ja się tutaj cały czas motam, bo ja cały czas chodzę w tym samym miejscu, nie? Dobra, idziemy teraz tutaj. Zejdźmy sobie. O, chociaż czekajcie, bo ja nie wziąłem jeszcze tego. Jeszcze nie wziąłem czaszki, ale ja jestem głupi. Moi drodzy, musimy zejść sobie teraz tutaj na dół po czaszkę, ponieważ ja zapomniałem sobie tej czaszeczki właśnie tutaj wziąć. Ona mi jest właśnie tutaj potrzebna po to, żebyśmy mogli sobie tam jakąś śmieszną zupę ugotować, nie? Która właśnie później się robi zielona, jakaś mikstura, i tą miksturę właśnie potrzebuje drzewo. Dobra, wychodzimy teraz tutaj do ogrodu, uważając na te pułapki, które znajdą się wszędzie, oprócz właśnie na tych ścieżkach. Ustawiamy teraz to tutaj. I teraz ta zagadka jest taka, że musimy ustawić coś takiego. I ten ogień, czekajcie, to musi być coś takiego. Ten ogień idzie tak, dokładnie, coś takiego. Mamy teraz ząb, to i to. Powinno być wszystko w porządku, więc ja teraz sobie tutaj, czekajcie, muszę to pierw zapalić, dokładnie. Teraz to i to. Okej, dobra, i teraz bierzemy teraz to zielone cosik. I to zielone cosik jest potrzebne temu, dokładnie. Wchodzimy teraz tędy do góry i możliwe, że jak ja sobie teraz tutaj wszystko ustawię, moi drodzy, że będziemy mieli te wszystkie, te czerwone oczy, dokładnie, to wtedy możemy gdzieś ten obraz przywieźć, ale ja w sumie dokładnie nie wiem gdzie. Nie mam żadnego pojęcia, jak to zrobić, żebyśmy, wiecie jak, żeby to wszystko było, miało ręce i nogi, nie? Czekajcie, ustawimy teraz to sobie tutaj, okej? Okay. Tutaj mamy ten kluczyk, no ale gdzie da się ten obraz? Czy ja ten obraz gdzieś tutaj muszę ustawić? Bo ja nie wiem w sumie, po co ten obraz mi tu jest potrzebny, nie? Okej? Okay. Czyli ten obraz jest potrzebny tu? Do Slendriny? Czy ja muszę teraz wszystkie świe... Oh no! 2, 3, 4, 5. Patrzcie, że ja zapaliłem wszystkie świeczki! Nie wierzę. Czekajcie, nie wierzę. O Boże! Złożyliśmy swoją ofiarę, żeby... Slendrinę ożywić! Wow, takiego endinga się nie spodziewałem, moi drodzy. Ofiarowaliśmy siebie, żeby Slendrina ożyła. Tylko ja jestem też ciekawy, moi drodzy, ponieważ to był, wiecie jak, drugi ending. Czy jest jakiś trzeci ending? Wydaje mi się, że może być jakiś trzeci ending, ale ja tutaj będę potrzebował... Czekajcie, zrobimy jeszcze sobie coś takiego, ale nie. Nie, 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 bo wiecie, co ja chciałem zrobić? Ja chciałem zrobić coś takiego, że... Co ja chciałem w ogóle zrobić? Ja chciałem zrobić coś takiego, że wezmę sobie ten obraz, tylko że ten obraz nie może być z krwi, wiecie o co chodzi, nie? Patrzcie, nie, on jest od razu z krwi. I to jest takie troszeczkę bez sensu, bo ja myślałem, że ta krew, wiecie jak, no nie będzie tej krwi. Ale no dobrze, otwieramy teraz sobie to tutaj. Ale... Czekajcie, bo ja w sumie nie, no ja muszę zejść chyba na dół, prawda? Nie, ja nie muszę zejść na dół, czekajcie, Slendrina jest na dole, więc jeżeli Slendrina jest na dole i ona teoretycznie żyje, to ja sobie mogę, czekajcie, wziąć zapałki, weźmiemy teraz zapałki, weźmiemy sobie tą
Czekajcie, co ja tutaj jeszcze muszę wziąć? Parasol muszę sobie wziąć. Weźmy sobie parasol, okej, dobra. I teraz możemy się już dostać, tylko żeby się dostać do góry, to ja potrzebuję jeszcze, czekajcie, tutaj obraz mamy, jeszcze świeczkę potrzebujemy. Czekajcie, bo ja tutaj coś ciekawego wymyślę. Mam nadzieję, że to się uda, dobrze. Mamy teraz tutaj świeczuszkę, wchodzimy teraz na górę. I teraz tak, wkładamy tą świeczkę tutaj. Odpalamy wszystkie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy slendrynę tutaj i zauważcie w ogóle, że slendryna jest na dole. Ale ja ją mogę tak jakby tutaj reaktywować, patrzcie. Składamy swoją ofierze slendryny po to, żeby ona ożyła. I ona znowu, patrzcie. I ona się zamienia w... To jest niemożliwe! To jest niemożliwe! Masakra, muszę wam powiedzieć. Ja się w ogóle tutaj takiego endingu w ogóle nie spodziewałem. Dobrze, że mi podpowiedzieliście w komentarzach podczas ostatniego odcinka, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Ale moi drodzy, naprawdę, czegoś takiego się tutaj nie spodziewałem i nie wiedziałem właśnie, że coś takiego tutaj może być, że składamy właśnie swoją ofiarę, żeby Slendryna ożyła. No, Granny, gratuluję ci bardzo serdecznie i dziękuję ci bardzo serdecznie, że złożyłaś siebie w ofierze, żeby twoja wnuczka? Czekajcie, to była prawnuczka? Nie, wnuczka, żeby wnuczka... Bo córka od Granny to jest Angelen, a Slendryna to jest córka od Angelen, albo raczej nie córka, tylko ona ją adoptowała, więc to jest wnuczka. No powiedzmy, że to jest jakaś tam wnuczka, wiecie, jakaś tam wnuczka. Dobra, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj Memixa, zapraszam, dziękuję bardzo serdecznie za tego Memixa. Wyślij również i ty swojego Memixa na fanart.juniorski@gmail.com. Ściągaj mojego Ryoka, moi drodzy, z Instagrama i możecie robić z nim co chcecie i właśnie się pojawicie na odcinku. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ten odcinek, co prawda krótki, ale w sumie dosyć fajny i szczegółowy z Granny 2D, czy też Insanius, podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za duży, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz i widzę cię w następnym video. Bardziej godzin, cześć!